Krótka prezentacja z wyjazdu Hyundai Elantry. Przyjechali do nas Państwo z ogłoszenia. Jak daleko macie kilometrów od Was? Około 400. Około 400 kilometrów. Po kolei może powiem tak. Znaleźliście Państwo ogłoszenie z Hyundai Elantrą. Kilka telefonów, kilka rozmów, przyjazd. Dzisiaj wyjazd, czyli od razu w tym samym dniu co przyjazd, zakup i wyjazd. Co możecie powiedzieć? Czyli to, co było w ogłoszeniu, czy jest na żywo? Czy jakby te wszystkie zapewnienia, o których rozmawialiśmy, czy to się sprawdza, czy czujecie się dobrze zaopiekowani, jak do Was podszedł sprzedawca? Krótko swoimi słowami proszę opisać. Ojej, czy to może ty? Ja już może się ten. Nie, tak. Niech Pan zacznie. To może tak. To, co było mówione przez telefon, sprawdza się wszystko? Oczywiście, wszystko się sprawdza. Obsługa wszystko bardzo tutaj miła. Naprawdę, godna polecenia. A samo to powiem Panu szczerze, na przykład, że od środy już znaleźliśmy to auto, to znaczy żona zerknęła. Mhm. Akurat wyświetliło się. Przez chwilę zostaliśmy już w tym aucie i po prostu już zostaliśmy do końca, aż do tej chwili do zakupienia. Przyjrzeliśmy jeszcze kilka innych ofert, ale już nic nie pasowało. Po prostu bardzo miła obsługa. Czytaliśmy przez bardzo długi czas i żona i ja, i nawet do znajomych dzwoniliśmy również. Brat też patrzył w swoim komputerze w internecie, sprawdzał różne opinie, nie znaleźliśmy nic, nie? To mówimy Warto przyjechać zobaczyć. Warto przyjechać. Tyle kilometrów, warto było przyjechać. Było daleko, ale było bardzo warto. Macie Państwo tak, tylko od pierwszego właściciela, samochód kupiony w kraju, byliśmy na stacji diagnostycznej, sprawdzić stan techniczny, zrobiliśmy pomiar lakieru. Te wszystkie czynności, które klient chciałby przy zakupie mieć sprawdzone i o nich wiedzieć. Wizualnie, jak oceniamy samochód, nie ma wgnieceń, nie ma zarysowań. Nie. Tak jakby klient sobie tego życzył. Tak jak było opisane tylko na stronie malutki, internetowej. Ale Pana brat to właśnie wytłumaczył mi, o co tutaj chodzi. Jest dosłownie. Jest mała ryska, to wiadomo, używanym samochodzie. To nie była Państwa wina. Pięcioletnim musi być. Swoim znajomym polecicie nas? Oczywiście, jak najbardziej. My bardzo dziękujemy, że Państwo kupiliście auto u nas. Dziękujemy ślicznie. I wszystkiego dobrego życzymy. Wszystkiego dobrego. Również. To czekamy tylko na Pana. Dziękujemy. Na Pana Mateusza. Nie przygotowaliście się do